Po 10-godzinnym locie mamy dzień odpoczynku w hotelu Be Life Collection Marien w Puerto Plata. Stąd wyruszymy w objazd po Dominikanie. Dominikana jest drugim co do wielkości po Kubie państwem na Morzu Karaibskim. Leży na wyspie Haiti, zwanej dawniej Hispaniolą. Ma 48 730 km² i ponad 10 milionów mieszkańców. Pokoje mieszczą się w dwupiętrowych pawilonach. Z hotelu przechodzi się bezpośrednio na rozległą plażę. Rankiem wyruszamy do wodospadu El Limon, który znajduje się na półwyspie Samaná. Po drodze mijamy pola ryżowe. Do wodospadu El Limon pojedziemy konno, pokonując 2,5-kilometrowy błotnisty szlak. W końcówce trasy do podstawy wodospadu trzeba zejść po schodach. Wodospad El Limon jest na rzece o tej samej nazwie. Woda spada z wysokości ponad 40 metrów do niewielkiej sadzawki, w której można się wykąpać. Zanim wrócimy do koni, trzeba wspiąć się z powrotem po 250 schodach.